Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj, ponownie. Także lecimy teraz z live'ami, nadrabiamy zaległości. Także fajnie, że jesteście, widzę, że tutaj się zbiera coraz więcej osób, także za moment zaczniemy. Jeszcze dajcie mi minutkę, ja sobie tutaj tylko wszystko poukładam. Wam też dzięki temu dam chwilę czasu na takie przygotowanie się, złapanie w ostatnim momencie szklanki wody, żeby Wam w ustach nie zaschło i zaraz zaczynamy. Gdzie oksy? Dobre pytanie. W sumie do monitora by się przydały. Są. Nieładnie się odbija, bo niestety mam antyrefleksy, ale niech będzie. Nie będzie widzieć moich oczu. Nie ma już. Koniec. Dobra. Więc tak. Dzisiaj jest już typowo praktyczny live. Wczoraj było bardzo teoretycznie, bo dużo gadaliśmy, a właściwie ja gadałem, wypisaliście. Więc sobie dzisiaj nadrobimy trochę, będzie trochę kodowania, trochę pracy takiej koncepcyjnej. A to, co przygotowałem do Was dzisiaj, no to mniej więcej widzicie w tytule tego live'a, bo to jest dużo różnych skrótów, a tak naprawdę to jest taki live, na którym chcę wspólnie z Wami spróbować przygotować taki bardzo, bardzo prosty serwis oparty o, jakby zbudowany na bazie DDD, najpierw takiego bardzo prostego, to nie będzie jakiś bardzo złożony DDD, czyli będą jakieś testy CQRS-a i na końcu wystawimy z tego wszystkiego proste API. W opisie pod tym materiałem macie link do repozytorium, do którego mam nadzieję uda mi się spuszować te zmiany, czy będzie się udawało je puszować na bieżąco. Także mam nadzieję, że już w trakcie będziecie mogli je sobie gdzieś tam klonować, kopiować do siebie, zostawiać gwiazdki na GitHubie. A jeżeli się nie uda, bo tam były zmiany z autoryzacją użytkowników i może mi brakować tam tokena GitHubowego, to ewentualnie po prostu je wrzucę zaraz po streamie, ale lokalnie będę komitował w miarę na bieżąco. Także na początek myślę, że przejdziemy do pracy koncepcyjnej, bo musimy zacząć od domeny, ale najpierw widzę, że muszę zmienić napis, który jest na górze, bo już dzisiaj nie lecimy do oporu. Znaczy w sumie trochę tak, ale to nie jest główny temat. Dobra, więc ja już tutaj wkładam sobie tylko okienka i się przełączam na tablicę. Na tablicę, gdzie będę rysował, co będziemy robić. Dobra. I mamy tablicę. Jest tablica, więc zaczynamy. Zastanawiałem się nad tym, co można zrobić w miarę prostego, w miarę szybkiego, bo tak naprawdę, gdybyśmy chcieli zrobić taką prawdziwą, dużą domenę, to nie byłby live, to nie byłby temat na 2-3 godziny live, tylko to byłby temat na 2-3 tygodnie pracy pewnie, przynajmniej. Więc starałem się to uprościć maksymalnie. Więc na dzisiaj postanowiłem, że przygotujemy serwis, który ma obsługiwać subskrypcję. Czyli, a już może sobie zapisujmy. Czyli będą subskrypcje, które też możecie zostawiać na YouTubie. I teraz chodzi o to, że w naszym systemie jakby użytkownicy mogą subskrybować pewne na jakąś usługę, tak? Załóżmy jakiś tam dostęp do jakiejś usługi i potrzebujemy jeden serwis, jeden mikroserwis, który będzie zarządzał tymi subskrypcjami, czyli z jednej strony pozwoli na przykład upgrade'ować tą subskrypcję, w ogóle ją utworzyć, nakładać pewne promocje, czy jakieś takie pakiety, obliczać cenę tej subskrypcji która będzie pobrana następnym razem, ale też zwracać informacje, czy użytkownik posiada ważną subskrypcję i no i załóżmy tam na przykład jakąś historię, przepraszam, zwrócić coś takiego. Więc tak, nasze wymagania są takie, że
Nasze wymagania są takie, że pierwszy miesiąc, ale tu beznadziejnie piszę, pierwszy miesiąc ma być za free, tak? Czyli jeżeli jest nowy użytkownik, to miesiąc free. Dobra, mieszczę się na ekranie. Pierwszy miesiąc za free, kiedy nowy użytkownik się zasubskrybował. I po tym miesiącu, czy każda kolejna subskrypcja już nie może, nie może być tą darmową. Jakby tutaj pomijam całkowicie proces odnawiania automatycznie tych subskrypcji. Załóżmy, że jest to robione gdzieś tam na zewnątrz. Ten serwis ma tylko przechowywać tą informację, znaczy obsługiwać tą informację, tak? Czyli jakby żądanie nie jest to coś wystawionego publicznie, tylko załóżmy, że z innego serwisu, inny serwis, który tam na przykład obsługuje płatności, uderza do naszego, mówi, albo inaczej, jakiś serwis zarządzający, czy tam jakiś proces zarządzający odnowieniem subskrypcji przychodzi do naszego procesu i mówi: odnów mi subskrypcję. Albo użytkownik chce zupgrade'ować subskrypcję. Czyli przykładowo chce przejść z planu tam mniejszego na plan wyższy. No i są dwie opcje. Są opcje takie, że może wykupić subskrypcję na 1 miesiąc albo na 12 miesięcy od razu. Czyli są takie opcje i jeżeli jest na 12 miesięcy, to jest. To jest zniżka. Załóżmy, że to będzie zniżka 20%. I no i tak jak mówię, warunek jest taki, że tylko pierwsza subskrypcja może być darmowa, nie można później już takiej utworzyć. I dodatkowo na przykład co by tu jeszcze dodać? Tak, wymyślam na bieżąco, bo tak naprawdę no nie jestem ekspertem domenowym z takiej domeny, którą można by zaprojektować, tak, którą bym tak dobrze znał, żeby się ładnie projektowała na szybko. Czyli tak, mamy opcję, że tworzy się nowe konto użytkownika, wtedy jest pierwszy miesiąc za darmo. Po tym miesiącu za darmo jest opcja przedłuż, po prostu. Mam nadzieję, że popełniłem mało błędów ortograficznych. Tak, sprawdzałem w Google. Jest opcja przedłuż. Po prostu, tak? Czyli jakby bez żadnego upgrade'u, bez żadnej zmiany. I wtedy ma wskoczyć przedłużenie o jeden miesiąc. I jest opcja. Upgrade do 12-miesięcznej subskrypcji. Tak? Czyli. Mając na przykład tę miesięczną, można sobie zmienić na 12-miesięczną, ale ona będzie od następnego okresu rozliczeniowego. Czyli ta informacja musi gdzieś tam być przechowana. I co jeszcze? Jeszcze załóżmy, że jest opcja standard i opcja premium. Albo nie. Upgrade będzie do. To trochę uproszczę i upgrade będzie właśnie tutaj. Czyli ze standardu można przejść na premium, ale. No ale nie, jakby nie można z premium na premium albo ze standardu na standard, tak? I downgrade. Downgrade też załóżmy, że nie jest możliwe. A przedłużenie jakby standardowe jest na miesiąc, a można ewentualnie
wziąć przedłużenie na 12 miesięcy i wtedy się to dzieje ze zniżką. Tak, to jest duże uproszczenie, bo tam jakby jeżeli korzystacie z takich usług, to zwykle jest tak, że tam w różnych momentach można sobie wybrać, więc są jakieś przeliczenia i tak dalej, my to wszystko pomijamy. No i teraz tak. Jest tu opcja wyczyszczenia tego jakoś. Albo czekajcie. Bo nie wiem, co się pojawi wtedy, jak to zrobię. No właśnie. No i teraz tak. Pracujemy sobie na domenie. Naszą domeną jest ta obsługa subskrypcji, no nie? Te wszystkie wymagania, które tam sobie spisaliśmy. No i chcemy zaprojektować, jakby przechodzimy już całkowicie do domeny. Przechodzimy całkowicie do domeny. Już tego taktycznego DDD, tak? Czyli pomijamy tam całe to wyszukiwanie tego języka wspólnego i tak dalej, bo to jest temat na inną dyskusję. Dzisiaj nas interesuje kod, więc przechodzimy do tego taktycznego DDD i potrzebujemy zaprojektować sobie agregat, zaprojektować sobie value objecty i tym podobne sprawy. No i jakby naturalnie tak do głowy nam przychodzi, że skoro jest to temat subskrypcji, no to pewnie subskrypcja będzie tym głównym, tym czymś, wokół czego będziemy się kręcić, tak? Tym agregat rootem, tym centralnym punktem. No tylko czy na pewno? Jakby to być może już część z Was czuje, że nie do końca, ale załóżmy, że część z Was to by mogło przyjść do głowy, że subskrypcja jest tą informacją. Tylko że agregat zakłada, że jakby agregat obejmuje wszystkie czynności, które są od siebie zależne w ramach jednego kontekstu. No i teraz, czy mając informację o jednej subskrypcji, tak, wyciągamy sobie z bazy jedną subskrypcję. Czy w takim wypadku mogę na przykład nałożyć, a tam zapomniałem, tam był jeszcze ważny case, że jeżeli użytkownik jest z nami od co najmniej 12 miesięcy, to na ten miesięczny na to miesięczne przedłużenie też dostaję zniżkę tam załóżmy 10%. Dodatkowo, w sensie niezależnie od tego, czy ma zniżkę tą z 12 miesięcy, czy nie, to po prostu po roku dostaję jeszcze plus gratisowo zniżkę. No i teraz, czy mając informację o jednej subskrypcji, mogę nie wyciągając już dodatkowo niczego, mogę nałożyć na przykład tą zniżkę związaną ze stażem naszego użytkownika? No nie bardzo. Tak samo, czy mając informację o tym, że ostatnia subskrypcja miesięczna była jakaś tam, to czy mogę na przykład. Czy mogę na przykład powiedzieć, że użytkownik kiedykolwiek miał subskrypcję darmową? No nie bardzo, tak? I tak samo, i widzicie, że tutaj dochodzimy do sytuacji, kiedy ta jedna subskrypcja, informacja o tej jednej subskrypcji, nie jest pełnym kontekstem potrzebnym do wykonania tych wszystkich operacji, które sobie przed chwilą omawialiśmy. Dlatego tak naprawdę tutaj nam jakby wyłania nam się trochę inny obraz, bo w tym przypadku, no pomyślmy, w jakim kontekście pracujemy? Pracujemy w kontekście użytkownika. Użytkownika, a raczej nawet już korzystając z takiego języka bardziej specyficznego, jesteśmy w kontekście klienta, bo tak naprawdę ten system operuje na klientach. Bo nie obchodzi go, czy to jest subskrypcja na masło, czy subskrypcja na filmy. To jest po prostu subskrypcja za cenę X i tam ewentualnie wersję premium za cenę Y. A to, co to oznacza, tak? Czyli co oznacza informacja, że użytkownik ma tą subskrypcję albo jej nie ma, no to już tego serwisu nie obchodzi, tym się zajmuje jakiś inny serwis. Więc mamy tak naprawdę w naszym przypadku kontekst klienta. I dopiero w ramach klienta
mamy wszystkie jego subskrypcje, które on do tej pory zakupił. No, fajnie działa ten whiteboard, tak dociąga. I dopiero mając ten kontekst całego klienta, po pierwsze mam informację, czy kiedykolwiek miał darmową subskrypcję. Po drugie, mogę określić, czy jest z nami przynajmniej 12 miesięcy ciągle. Po trzecie, mogę ewentualnie sprawdzić tą całą historię i na przykład wprowadzać dodatkowe warunki typu, jeżeli kiedykolwiek miał premium, to już nie może na przykład skorzystać z opcji darmowej, tak? Albo coś takiego. I to wszystko powoduje, że musi, że jakby ta decyzja o tym, co będzie naszym rootem, jest podejmowana właśnie na podstawie tego, jak dużo informacji potrzebujemy, żeby wykonać tą jedną, znaczy operacje, które są od siebie jakkolwiek zależne. Czyli potrzebujemy w ramach tego agregatu wszystkie informacje, które będą nam potrzebne do wykonania jakichś działań związanych z jedną domeną, z jednym kontekstem. I w naszym przypadku będzie to klient. Jakby o samym projektowaniu w DDD, samym takim szukaniem tych domen, odkrywaniem wszystkich procesów i tak dalej, jakby tutaj się też nie chcę zajmować za bardzo, bo od tego są osoby dużo bardziej ogarnięte, na przykład Mariusz Gil, polecam śledzić go, czy to na Twitterze, chyba na YouTubie też coś robi, masz jakieś swoje szkolenia, czy też inne osoby związane z tym tematem. To tutaj po prostu chciałem mieć jakiś punkt wyjścia, bo tak naprawdę ta część DDD, która mnie będzie tutaj dzisiaj interesować i was pewnie też, to jest już to DDD takie w kodzie, tak? Czyli już odkryliśmy mniej więcej tą domenę, mamy jakoś tam ten proces spójny, jakieś tam wymagania są i potrzebujemy teraz to zakodzić, bo jesteśmy na kanale związanym z programowaniem, a odkrywanie jeszcze takiej domeny wymagało jednak jakiegoś eksperta domenowego, bo robienie tego na sucho jest bardzo, bardzo ciężkie. Żeby jakby samemu z siebie wyciągać informacje, to jest bardzo trudno. Tutaj, zanim przejdę dalej, to widzę, że tutaj Smiley View People napisał, co jako tako sądzę o TDD. Coraz popularniejsza staje się ta metodyka i gdzie nigdzie wciskana jest na siłę, bo to jest dobre i każdy tak robi, to my też będziemy. A koniec końców i tak pierdliard zmian po teście dochodzi, bo a to się zmienia interfejs, zmienia się to, tamto, siamto. Akurat jestem w trakcie czytania książki Kierunek Jakość, w której jest ten temat poruszany. I to nie jest tak, że to się dopiero TDD staje się popularne. Ono było popularne parę lat temu i w tym momencie jest. Ono cały czas trwa. I tak naprawdę to jest tak, że ma ono swoje plusy. Ma też oczywiście swoje minusy. Ale według mnie, żeby świadomie odrzucić tę technikę, powinno się od niej zacząć. Czyli jeżeli się nie spróbowało tego podejścia, to ja bym powiedział, że nie powinno się mówić, że to nie ma sensu. Uważam, że tak, ma pewne problemy, ale z drugiej strony, jeżeli się dużo rzeczy zmienia po napisaniu testów, to raczej bym powiedział, że kwestia tego, jak są te testy napisane, bo trafiłem w swoim życiu na dużo testów, które były takim betonem dla naszego kodu, że nawet dodanie entera w kodzie mogło wywalić ileś testów. I to są po prostu złe testy, a nie zła technika, tak? To jest myślę, że podobny problem, co ogólnie z testowaniem, że część osób uważa, że na przykład testy jednostkowe nie mają sensu, bo one powodują, że nic się nie da zmienić. No nic się nie da zmienić, jeżeli napiszesz testy, których
Testujesz tak bardzo konkretną implementację, że właśnie nawet zmiana nazwy zmiennej czy dodanie entera sprawia, że te testy nie przechodzą. Zresztą właśnie akurat dzisiaj sobie spróbujemy zacząć od TDD, bo sam też rzadko z tego korzystam i chciałem spróbować tej techniki. I teraz tak, jeżeli kolejna sprawa. Kolejna sprawa to jest to, jeżeli testy do jakiejś funkcjonalności bardzo często trzeba zmieniać, bo się non-stop coś zmienia, no to ja bym teraz sobie zadał pytanie, dlaczego akurat jest tak dużo zmian? Czy na przykład nie ma sytuacji, że nie ma sytuacji, że ta jedna klasa, czy ta jedna metoda nie robi za dużo? Bo jeżeli się ciągle coś zmienia, tak, no to znaczy, że może trzeba się zastanowić nad tym, czy to, co testujemy, nie jest źle zaprojektowane i wtedy testy jakby nam pozwalają w trochę inny sposób wyciągnąć tę informację, tak? No bo jeżeli trzeba je non-stop aktualizować, no to może znaczy, że albo mamy bardzo niestabilną architekturę, czy nie mamy pomysłu na to, jak projektować, jak prowadzić tę aplikację, albo po prostu miejsce, które testujemy, ma zbyt dużo odpowiedzialności i łamie zasadę właśnie tego SRP i musi się zmieniać w tak wielu kontekstach, że non stop musimy zmieniać testy. Więc to jakby kwestia tego, jakie wnioski wyciągniemy z tego, że na przykład, tak jak mówisz, bardzo dużo zmian dochodzi po teście, albo testy utrudniają jakieś zmiany, albo cokolwiek. Jakby najpierw bym się zastanowił, skąd to wynika, a później dopiero mówił, czy to jest złe, czy to jest dobre, bo sam uważam, że to jest technika, która ma swoje zastosowanie, ma też swoje bolączki i nie ma, jakby najpierw bym znalazł wszystkie zastanowił się nad wszystkimi potencjalnymi źródłami problemów, a później dopiero zwalał winę na technikę. I teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem udostępnić linku na Facebooku, więc pozwólcie, że szybko to zrobię i już do Was wracam do kodu, bo za moment już przechodzimy do Visual Studio. Dobra. Okej. To jest OBS. Przechodzimy do Visual Studio. Tak. I teraz ja specjalnie tutaj wybiorę jako projekt Class Library, bo nie zaczynam implementacji od przecież pisania API, albo nie zaczynam implementacji od bazy danych, albo od czegoś takiego. Jakby to sobie dobiorę na końcu, bo jeszcze nie wiem, załóżmy, że jeszcze nie wiem, jaki będzie interfejs tego modułu. Może to będą kolejki, a może to będę przez pliki, w sensie będę dostawał dane w plikach i będę je odczytywał. No to się okaże później, a sama logika jest tutaj podstawą. Sobie tylko wybiorę odpowiedni folder. Gdzie to było? Tutaj. Zróbmy sobie na przykład projekt simplesub.domain. Solucja będzie simplesub. Prosta subskrypcja. Nie ma co tu się za bardzo głowić nad tym. W tym wypadku akurat. No, .NET Core najnowszy. I
i będziemy próbowali zaimplementować to wszystko. A? No i teraz będę starał się to pisać już z takim ekstremalnym TDD, to znaczy w tym momencie mam pustą w ogóle, pusty projekt domenowy, tworzę sobie nowy projekt na testy. Gdzie tu jest XUnit? A? Simple sub domain test. Next, next. Dobra. I teraz to będzie. No, zmienimy sobie nazwę. Na przykład, że to będą testy. Dla klasy customer. I ja sobie będę to nazywał na przykład customer test. Customer test. Tak? I jakby jeszcze nie mam w ogóle implementacji tego customera, ale chcę sobie zapisać w moim kodzie pierwsze zrobić pierwsze testy. Czyli pierwszy test to będzie taki, że na przykład when new customer is created, then to zrobimy sobie na przykład tak, then free subscription is then free subscription is active. No, załóżmy, że na początek będzie coś takiego. No i teraz potrzebuję. When mikrofon mi zasłania klawiaturę i jak nie widzę klawiszy, to bez patrzenia, to nawet nie patrząc na klawiaturę, nie, jakoś ciężko mi się pisze. A i potrzebuję tutaj customer równa się customer kropka create. No i tutaj na przykład to jest do jakiegoś tam customera zewnętrznego, więc załóżmy, że ten customer zewnętrzny przychodzi customer ID, no to jest przykładowo to jest przykładowo, no dobra, operujmy na liczbach. To już mało istotne w tym momencie. Bo myślałem o jakimiś tam UID-ami i tym podobnymi rzeczami, ale na nasze potrzeby wystarczy, że to będzie liczba, będzie łatwiej to później wpisywać. Tak, czyli jeżeli customer jest tworzony, wtedy to właściwie jest given when, tak chyba to powinno być, nie jestem tutaj pewny akurat w tym prostym przykładzie, then assert kropka
is true. Na przykład customer is has free subscription i na przykład assert equal customer subscriptions count. A to jest tak, ma jedną subskrypcję, czyli to jest nasze minimum, które chcemy w tym momencie spełnić. No i jakby jest to oczywiste, że ten projekt się nie buduje, no bo już nam tutaj idea podświetla, że coś jest nie tak. No i w tym momencie musimy sobie skorzystać, znaczy musimy teraz doprowadzić do tego, żeby ten test nam przeszedł. Więc wracamy do domeny i teraz sobie tworzę nową klasę customer publiczna tego nie potrzebuję. No i ona będzie miała na przykład public customer ID customer ID nie, w ten sposób. Dobra. No to już popełniłem w sumie błąd, bo tak naprawdę te testy w żaden sposób nie sprawdzają, czy tam customer ID się dobrze ustawił. To już tak skopałem, ale dobra. Zróbmy sobie funkcję public static customer create customer ID. Ona będzie wywoływać konstruktor. Nie, dobra. To jeszcze tego nie robię, bo tego w teście jeszcze nie było. Brakuje mi tutaj jeszcze customer ID, czyli po prostu value objectu. Bo jakby też istotne jest w tym wszystkim to, żeby te wszystkie wartości, wszystkie obiekty, których używamy, miały takie swoje domenowe nazwy, tak? No bo jeżeli tu bym po prostu wstawił inta, to po pierwsze się betonuje na to, że to ID zawsze będzie intem, a po drugie jakby jest to zbyt techniczne omówienie, znaczy techniczny szczegół, a tak naprawdę tutaj chodzi o to, że to customer ID jest po prostu wartością typu customer ID, a nie intem, tak? Siema stan, siema. Więc potrzebujemy jeszcze dodać sobie klasę customer ID, też publiczną. Ona będzie miała create int ID, tak?
W sumie tak naprawdę jeszcze tego nie potrzebuję. To już jakby będę to pisał w taki sposób bardzo, bardzo krok po kroku, jeżeli chodzi o to TD. No bo jakby wiem, że tu później to ID będę przekazywał, no ale, powoli. Róbmy na razie tylko to, co jest nam niezbędne. Czyli tutaj dodajemy referencję. Tak. Tu jeszcze brakuje. Dobra. Return. Nie. A, tu już. Tu już podałem to. Trudno. Dobra. I tu jeszcze mi brakuje. Dwóch pól. Typu to zmienię może, dam equal subscription type będzie równy free. No i brakuje mi tutaj oczywiście listy. Oczywiście listy subskrypcji. Tak, coś takiego. To jest zaspokojone. Subscription type. W ten sposób. Dobra, i teraz brakuje mi kolejnego typu. Czyli brakuje mi value objectu subscription. Tak. Na razie niczego z tego nie potrzebujemy, więc jak najbardziej będzie puste, no bo testy przejdą. I tu sobie może jeszcze damy enumy. Tak, no to jakby jest prosta sprawa, jest to zamknięte w ramach Enuma, już czy się nie bawię w jakieś słowniki wyciągane skądś tam i tak dalej.
Zanim przejdę dalej, to tylko szybko odpowiem na pytanie Roberta, bo pyta tak trochę w innym temacie, ale jak już tu jest, to i ja widzę to pytanie, to odpowiem. Pyta, jaka jest lepsza praktyka przy wyświetlaniu danych z bazy, czy lepiej jest wczytać jeden większy rekord i część z jego danych, ukryć, wyświetlić w innym oknie, czy lepiej to podzielić na dwa osobne tabele i osobno wczytać, oraz jak to wpływa na wydajność. Mam wrażenie, że tutaj jakby pomieszałeś różne rzeczy. Wyświetlanie, jakby tabele w bazie nie mają za bardzo nic wspólnego z tym, jak to później wyświetlisz. Powinno być tak, że nawet, jak załóżmy, że masz jakiś dużą tabelę, obiekt, który ma dużo pól, tam jest w jednej tabeli w bazie, ta tabela ma tam, nie wiem, 20 kolumn, załóżmy. To jest okej. W pewnych przypadkach. I teraz tak, jeżeli potrzebujesz na przykład, załóżmy, że z tych 20 kolumn potrzebujesz tylko wyciągnąć ID i nazwę, no to powinieneś napisać sobie jakby selecta, czy tam za pomocą ORM-a, czy Entity Frameworka, czy czego tam używasz, po prostu zrobić sobie selecta tych dwóch pól do jakiegoś obiektu jakiegoś typu, do obiektu typu viewmodel, czyli na przykład masz viewmodel tam, który ma pole tylko ID i nazwa, i robisz sobie selecta z tej tabeli do tego obiektu i tylko te dwie wartości przepisujesz, i wtedy na przykład Entity Framework pod spodem tak faktycznie zrobi zapytanie, które wyciągnie tylko te dwie wartości, a dla innego widoku po prostu zrobisz inny viewmodel, który na przykład będzie miał cztery inne pola, ale będzie selektowany z tej samej tabeli, tylko będzie po prostu select po innych polach, i wtedy ORM zrobi zapytanie, które faktycznie wyciąga tylko te cztery inne pola. Ewentualnie jak piszesz z palca zapytania, no to po prostu robisz selecta zamiast gwiazdki. Nie robi się gwiazdki w SQL-u, bo to jest złe wydajnościowo zazwyczaj. To robisz po prostu selecta tam z tych czterech pól i tyle. Więc tak to powinno wyglądać. Bo tu więcej w tym momencie nie odpowiem, bo trochę tak jakby pomieszałeś tutaj parę różnych tematów. Ale wracając do tego, co robiliśmy, mamy subscription type. Tutaj trzeba sobie dodać, tak? Jeszcze as read only, chyba tak to się nazywało. Sobie tak, to o właśnie, tego potrzebowałem. Dobra, jakby tutaj nie zwracam tej listy, świadomie nie zwracam, tak bez, nie robię w ten sposób jako property, tak jak te pola, bo jeżeli bym tutaj zwrócił po prostu listę, to ktoś by mógł ją zmodyfikować spoza tego agregatu. A tak naprawdę ja chcę, żeby to było tylko do odczytu. Więc zrobiłem to po prostu w ten sposób. A to, że jest to tylko do odczytu, to i tak jest taki trochę hack, bo teoretycznie jest to jakaś tam wewnętrzna implementacja, to, że to jest lista subskrypcji, no ale żeby tam później te obiekty zapisywać i tak dalej, no to jednak upublicznienie getterów jeszcze jest trochę w porządku. Jakby to jest dostęp do wartości, które są w agregatach, to jest gruby temat i jest dużo dyskusji na ten temat, no bo z jednej strony to wszystko powinny być tylko dostępne metody, no ale jeżeli mamy tylko metody dostępne, wyciągnięte jako public, no to spoko, nie? W sensie możemy pracować na takich obiektach, dopóki mamy jakąś bazę danych w pamięci, no to okej.
do jakiegoś tam stopnia, ale w pewnym momencie się robi problem, że jak chcemy to zapisać, to albo musielibyśmy jakąś refleksją to robić, albo jakimiś takimi mega hakami, więc zrobienie publicznego dostępu do odczytu danych jest tam, powiedzmy, że akceptowalne, przynajmniej w niektórych kręgach. Dobra, napisałem kod, który który powinien uruchomić. Udawało się. No, ale testy oczywiście nie przeszły. Tu nawet mamy null reference, więc naprawmy ten błąd. No i robimy sobie, że. A tak naprawdę tutaj nawet. No tak. No i jakby ten błąd eliminujemy, tak? Więc teraz, gdy to uruchomię, no to jakby moja kolejna iteracja testów powinna mi zwrócić inny błąd. Bo naprawiłem ten błąd, który mi się pojawił w testach, które napisałem. No i faktycznie tak jest. No i teraz assert equal nie działa. Ok, no to w takim razie robię sobie tutaj coś takiego. Naprawiam cały czas. Iteracyjnie naprawiam te testy, które napisałem. I magia, jest na zielono. W sumie to wyszło trochę przypadkiem. Co też nie jest najlepsze, bo to znaczy, że. Nie no, to w sumie to jest powtarzalne zachowanie, więc to jest powiedzmy, że w porządku. Dobra, no jakby te testy przeszły. Czyli kiedy utworzyłem nowy agregat customera, to mam darmową subskrypcję i jest jedna subskrypcja dodana. No więc piszę sobie dalej testy, które pokryją kolejne moje wymagania, czyli na przykład when customer is created. Then then customer ID should be correct. To sobie skopiuję. Tak, robię coś takiego. Equal.
Tak. I drugie, że to customer ID powinno wynosić 2. Ten sposób nie brakuje mi tu już. Brakuje mi tu już jakiegoś value. Public int value. W ten sposób. I tu już się zgadza. Uruchamiamy testy. No i oczywiście, że nie przeszło, prawda? Null reference. Jak najbardziej. Linia 33, czyli tutaj. No więc teraz oczywiście brakuje nam przypisania w tym miejscu Customer ID. Naprawiam to. No i uruchamiam ponownie. No i teraz mi się equal nie zgadza. Kolejny, drugi. Więc tutaj robię coś takiego, że przekazuję o, w ten sposób. Naprawiam. Uruchamiam. No i testy. Testy mi przeszły. No i teraz mam kolejny test. When customer jak to się pisało, że odnawia? Renew? Renew. Kiedy customer odnawia po prostu subskrypcję, wtedy wtedy when customer with free subscription renew subscription then should has changed then sub type should be changed to standard. No, zróbmy taki potworek na razie. Znaczy w testach się wiecie, nie przejmujcie się aż tak bardzo tym, że są długie nazwy, bo one mają być długie, mają być czytelne. No, jakbyście pisali te 3-literowe skróty, to gwarantuję wam, że po tygodniu byście nie wiedzieli, co testujecie bez czytania. Na szczęście nie ma ograniczenia do 20 znaków, czy tam 80 znaków, to można się rozpisywać. Grunt, żeby później właśnie na przykład tutaj na liście widzieć ładnie, co się stało, tak? No, czyli znowu mam. Mam tego customera. Tylko teraz już to jest mój given. Jakby to jest stan początkowy. W when robię customer.renew bez parametrów. No i then asset.equal type powinien być standard. A tu jeszcze było. Dobra. To sobie przetestujemy w następnym teście. Tu tylko sprawdzam status. No i tu już jakby
Nie będę się bawił w to, że tutaj buduję i dopiero poprawiam. Od razu będę poprawiał, więc brakuje mi funkcji renew. To sobie przeniosę tutaj, żeby jakiś tam porządek zachować. No i tu będą już moje renew. Jest metoda. Uruchamiam testy. Test nie przeszedł. No bo nie zgadza się typ. To żeby się typ zgadzał, no to wystarczy robić coś takiego. Jakby specjalnie robię to bardzo naiwnie, po to, żeby bardzo klarownie pokazać te wszystkie kroki, no nie? Jak to. Dobra. Jakby był za mały kod, to dawajcie znać, bo wiecie, ja tu mam na podglądzie i tak małe okienko, więc ciężko mi ocenić, czy widzicie dobrze, czy nie. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. No i teraz jak uruchomię tą te testy, no to raczej przejdą. Mamy na zielono wszystko, znowu. No więc dopisujemy kolejny test, który prawdopodobnie nie powinien być na zielono. Sobie trochę skopiuję. Then new then second dobra renew. No i tutaj już powinny być dwie subskrypcje. Znowu uruchamiam taki test. No i on jest oczywiście jest na czerwono. Dobra, no ale skoro każe mi dodać, no to zrobię. Dodam sobie nową subskrypcję. No i znowu mam testy na zielono. Tu jestem, tutaj jestem w testach. Okej. No dobra, ale skoro Skoro mam te subskrypcje, to one są jakoś czasowe, no nie? W sensie jakoś gdzieś tam ten czas powinien być uwzględniony. Więc robię sobie fakt. Jakby ta subskrypcja darmowa powinna być też na miesiąc. Customer is created. Then. Expired in. Tak? Czyli powinna wygasnąć po. Jakby jej okres wygaśnięcia powinien być po miesiącu. No to mam prawdopodobnie to. No i teraz then. Var
Daj. Tak. Rok, dajmy sobie 2021, a i na przykład 1 var month later today of days 30. No i teraz tworzę mojego customera z datą dzisiejszą. Tak. Zastanawiam się tutaj nad tym, jak data powinna być przekazywana do niego. Czy zrobić jakiś time provider, czy coś? A nie, bez sensu, bo to jest trochę uzależnianie się od innej warstwy, nie? A w sumie poszukam, czemu nie, informacji na ten temat. How to use time in DDD. Tak, znaczy ja wiem, że tutaj jakiś date time provider powinien być, tylko się zastanawiam, czy go przekazywać. Dobra, zróbmy. Zróbmy coś takiego, że interfaces tak. No, DI zajmę się później, tylko że jakby to jakby agregat tworzę ręcznie, w sensie wiesz, mam po prostu funkcję create, więc no nie będę go, jakby musiałem go tutaj podawać. Co takiego robić? Także się nad tym zastanawiałem. Ale myślę, że chyba nie mamy innej opcji. Tylko, że on będzie zwracał.
A nawet to nie będzie date time, tylko date provider. Tak. Value object. Date. Coś takiego. Dobra. To zainstalujmy sobie jakąś bibliotekę do mokowania. Perlon pisze, że data powinna być powiązana ze subskrypcją, a nie z customerem. Jakby to jest customer w kontekście tylko subskrypcji, serwisu subskrypcyjnego i... może w sumie lepszą nazwą właśnie by było zastąpienie customera nazwą account, czyli wtedy mamy datę typu account expired. Mówisz, dlaczego nie private read only date time? To zrobiłem tak, bo chciałem zwracać tylko date. Z date time'a. Zawsze. To faktycznie read only z konstruktorem oczywiście. O, coś takiego. Lecimy z mokiem. A, wiesz co, zapominam o tych lambdach. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego. O, coś takiego. Cały czas się do tego nie mogę przyzwyczaić. I tak naprawdę tutaj. O. Coś takiego też. Okej. To jest zainstalowane.
Konstruktorze też można, że tutaj? Znaczy, tutaj na pewno nie, bo tu będzie więcej rzeczy. Tu można. Nie tak. Jak się to w konstruktorze robiło? A. Coś takiego. Czy tak naprawdę tutaj? O. No to w sumie naprawdę po co mi to create? Tak. Tak. O, to są to już testy. Czy ja tu potrzebuję var date provider. Tak. Czy to się robiło inaczej, nie? No, w ten sposób się udało mocha napisać. Date provider tutaj dostarczam. No i teraz. Teraz. Customer.expires powinno być równe. A month later. New. O, albo. Tak. Coś takiego.
Nie, masz, kto to pisał? A, Perlon pisał, że subskrypcja, że data powinna być z subskrypcją powiązana i racja, bo wcześniej mówiłem, że można wyciągać publiczne gettery do pól z agregatu po to, żeby chociażby je zapisywać, a tutaj wyciągałbym to pole tylko po to, żeby je odczytać, a tak naprawdę to i tak będzie odczytywane z subskrypcji, więc powinno być tak, że customer subscription last kropka expires. O, coś takiego powinno być. Coś takiego powinno być. No i teraz po pierwsze create tutaj przyjmuję provider. I druga sprawa, że subskrypcja musi mieć public date expires. O, w ten sposób. Object. Jest niepotrzebne. Na ten moment. Dobra. No i teraz jak uruchomię testy, to zbudują się chyba. No ale nie przejdzie. Bo wartość jest nulem. No właśnie, renew nie będę robił na subskrypcji, tylko będę dokładał kolejną subskrypcję. Czekajcie. Bo założenie było takie, że jakby my mamy całą listę tych subskrypcji, bo na tej podstawie możemy sobie pewne decyzje biznesowe podejmować, na przykład o tym, że ktoś subskrybuje ciągle albo coś takiego, można coś tam robić. Ale kurczę, teraz mam pewną zagwozdkę, bo trochę się tutaj zamieszałem. W sensie zamieszałem się tak. No właśnie, co oznacza customer renew? Powinno być raczej renew subscription. Tak powinno być. To jest lepsza nazwa. No jakby to, jakby takie decyzje, no to też jest coś, co się tam podejmuje, no nie?
Wiecie co? Zmieniam nazwę teraz. Streama na, dodaję numer 1. Część pierwsza. Zapisz. I ja się jeszcze nad tym dobrze zastanowię. I wrócimy sobie do tego tematu niebawem. Nie wiem, czy jutro. Może, w sumie może się uda jutro przed meczem. O której jest mecz? 20. Terminarz. Może się uda jutro przed meczem. A w sumie nie jest naszych, więc. No to być może jutro się uda to dalej popchnąć, bo w takim razie muszę się trochę zastanowić nad tym, jak chcę to tutaj dobrze rozwiązać, bo tak naprawdę zastanawiałem się nad samym tematyką, a może faktycznie za słabo przemyślałem tę kwestię, za słabo przemyślałem kwestię takich szczegółów, nie? W sensie jak to tak biznesowo ma dokładnie działać. To trochę rzeźbiłem na żywo. Już sobie patrzę na value of. Ok, dzięki za podrzucenie. Wygląda ciekawie. No, tak jak mówię, przemyślę to jeszcze trochę i tak pod względem tego, jak to ma się ze sobą łączyć, bo faktycznie teraz zaczyna mi wychodzić trochę rzeczy, które może mają mniej sensu, albo które nie do końca mam pomysł, jak dalej pociągnąć. No, ale dzisiaj przynajmniej jakby może zobaczyliście, jak się pisze testy przed implementacją. Tak, w takim bardzo, bardzo powiedzmy hardkorowym wydaniu, w sensie no wiadomo, że wcześniej bym sobie pewnie utworzył jakieś chociażby puste klasy, żeby mi tam nie krzyczało, że nie ma nawet klasy, której tworzę obiekt i tak dalej, ale chciałem tak trochę to pokazać bardziej w przerysowany sposób, czy tak bardzo przerysowany, to też nie jestem pewien. I po prostu albo jutro sobie do tego wrócimy, jeżeli mi się uda do tej pory jakoś to lepiej przeanalizować. Jeżeli tak, to raczej jutro wcześniej, bo chciałbym jednak sobie mecz obejrzeć o tej 21. Albo no po weekendzie. Po weekendzie, bo w weekend mnie nie ma w domu, więc po prostu będę miał ten czas na przemyślenie sprawy. Także ja tu już wracam do tego ekranu. Kod mimo wszystko komituję. Dajcie sekundę. Wiem, że im więcej analiz zrobię online, tym lepiej, ale nawet mi chodzi o to, że wiesz, ja będę bardziej chodzi o to, że muszę trochę się bardziej zastanowić nad tym byciem ekspertem domenowym. W sensie, jakby ja muszę się lepiej zapoznać z domeną, żeby móc o niej bardziej opowiadać. Bo faktycznie już taką lepszą analizę wymagań prawdopodobnie zrobię online, na żywo. Tylko po prostu chodzi mi o to, żeby lepiej sobie przemyśleć, jakie informacje są potrzebne, chociażby lepiej takie wymagania w kontekście tego, co jako użytkownik, czy jako biznes chce, żeby to robiło dokładnie, bo żeby tak na bieżąco nie wymyślać, a już przenoszenie tego
przenoszenie tego na papier i na kod będę robił online. Tutaj Gader pyta, czy będzie podpięcie do bazy i użycie ORM-a. Właśnie, znaczy docelowo pewnie będzie jakieś podpięcie do jakiejś bazy. Ale właśnie to jest ten trik z pisaniem w ten sposób, że ja teraz piszę całą logikę i nawet się nie zastanawiam, do jakiej to bazy będzie podpięte. Jeszcze cały czas myślę na tym, czy lepsze będzie jakaś dokumentowa, czy może relacyjna. Znaczy serio, w sensie ja serio się zastanawiałem, jak lepiej ten obiekt sobie zapisać, ale przez to, że tak podchodzę do projektowania tej architektury, to mogę tą decyzję sobie cały czas w czasie odkładać. W sensie ja mogę podjąć decyzję o tym, gdzie to zapisywać, tak naprawdę jeszcze po 5 takich sesjach. W sensie możemy sobie jeszcze tak z tydzień czy 2 tygodnie popisać tej logiki, porobić te wszystkie rzeczy, a dopiero wtedy podjąć decyzję właściwie, jaką bazę będziemy chcieli. I to cały czas będzie hulać. Ale tak, no pewnie docelowo jakaś prosta baza się pojawi. Na początek będzie pewnie to jakoś prościej trzymane. Dlatego sobie przejdziemy na pewno przez temat na przykład repozytoriów. Bo właśnie chcę pokazać, że jak można bardzo fajnie odkładać pewne decyzje w czasie. Bo właśnie, zobaczcie, że w tym momencie ja kompletnie przez te 1,5 godziny ani się nie męczyłem z konfiguracją ASP.NET-a. No bo umówmy się, no tam mimo wszystko zawsze trzeba sobie coś tam pokonfigurować, to w kółko jest to samo, więc leci na to czas. Ani się nie męczyłem z konfiguracją Entity Frameworka, ani sobie nie musiałem stawiać bazy. Ani nie musiałem robić masy tych takich rzeczy, które się za każdym razem w projekcie robi. A już wyszło dużo problemów. Ja napisałem parę klas, nie? W sensie tutaj nie ma żadnego kontaktu z frameworkiem innym. A już wyszło masę pytań, masę problemów, masę jakichś tematów do omówienia, bo skupiliśmy się na logice, tak? To jest serce naszej aplikacji, naszego serwisu, czyli te subskrypcje i jakby nie traciłem czasu na konfigurowanie rzeczy, które gdzieś tam w końcu się pojawią. A właśnie mogłem się skupić na tym, żeby dobrze zaprojektować logikę i jak widać wyszły pewne, tutaj tak jak stan podpowiada, wyzwania, które są kompletnie niezależne od tego, czy ja to się podpinam do SQL serwera, czy do Mongo, czy lecę do pliku, bo tych problemów to nie obchodzi, a mogę mi dużo wcześniej wyłapać przez to. No i przy okazji już mam napisane trochę testów do mojego kodu i tak dalej, i tak dalej. A ja to miałem wrzucić do repo. Git commit. Pójdzie czy nie pójdzie? Ok. Chyba poszło, więc tak jest. Więc tak jak mówiłem, w opisie macie link do repozytorium, ale jeszcze podrzucam na czacie. Tam jest do tej pory to, co ja napisałem, i będę dalej na tym bazował. No, ale po prostu pewnie coś się tam pozmienia i tak dalej, ale uznałem, że fajnie, jak macie też dostęp do tego kodu, który będzie żył cały czas. Jeżeli coś tam się pojawi, na przykład, nie wiem, będę chciał sobie coś przygotować, na co szkoda mi tracić czasu, nie wiem, poinstalować jakieś właśnie rozszerzenia, popisać jakieś takie bazowe klasy czy coś, no to się pojawi po prostu w repozytorium, będziecie to mogli zobaczyć i będziecie mogli śledzić, jak ten kod się rozwija bez konieczności pokazywania później wszystkiego na live. Dobra, na dzisiaj myślę, że na tym staniemy. Sorry, że tak nie udało się tego do końca pociągnąć, no ale tak to wygląda niestety, że jakby nieprzemyślenie dokładnie wymagań właśnie na przykład biznesowych powoduje, że później implementacja jest dużo cięższa i znowu, moglibyśmy na przykład pisać sobie ten kod. To jeszcze tak, już trochę jeszcze ciągnąc.
zauważcie, że mógłbym na przykład teraz napisać sobie w customerze pewnie wszystkie jakieś takie rzeczy, które wydawałoby mi się, że pewnie tak to będzie działać, tak to będzie ze sobą powiązane. No teraz na przykład bym dopisał tu na przykład 15, no może 15 to nie, ale na przykład napisałbym te 5 metod, które pracują na subskrypcjach, no nie? A wyszłoby właśnie na przykład to, że renew nie ma sensu na customerze. No i wtedy to wszystko, wiecie, nagle by trzeba te wszystkie metody wywalać gdzieś indziej albo przenosić to. A w tym momencie ja pracowałem na minimum, pracowałem na jednym wymaganiu, że mogę odnowić subskrypcję. I na tym się skupiłem. Do tego sobie napisałem testy. Tak? I w ten sposób jakby dopieszczałem, czy zacząłem jakoś się zastanawiać nad tym jednym kawałkiem, nie musząc tracić czasu na implementowanie czegoś, co później, co by było zależne od tego fragmentu, a zmiana tego fragmentu by powodowała, że musiałbym na przykład zmieniać coś innego, albo zmieniać dużo więcej rzeczy niż potrzebuję. Więc mam nadzieję, że coś jednak z tego wam się przyda, czy jakaś z tego wiedza wam się przyda, albo coś nowego się dowiedzieliście, a po prostu zapraszam was następnym razem, tak jak mówię, albo jutro, tylko że wcześniej, pewnie 18-19, albo dopiero po weekendzie, to jeszcze nie wiem dokładnie kiedy i jak, ale zachęcam do subskrybowania, żeby na pewno nie przegapić. Na Facebooku też wrzucam informacje na temat nowych live'ów. Także dzięki wam wielkie dzisiaj za udział. Fajnie, że też na czacie się udzielaliście, że pytaliście, poddawaliście wątpliwość pewne rzeczy, bo właśnie to jest fajne, że jak ktoś drugi patrzy na kod, no to ma swoje zdanie i może zadać pytania, czy zwrócić uwagę na rzeczy, o których samemu się nie myśli, więc to jest też plus na przykład pair programmingu, że wtedy są takie na bieżąco dwa spojrzenia na różne rzeczy, też są jakieś różne propozycje, różne dwie osoby czy więcej osób zna różne podejścia do rozwiązania jakiegoś problemu. Dobra, ale już nie przedłużam w takim razie tego gadania i trzymajcie się, miłego weekendu, jeżeli byśmy się jutro nie widzieli i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że uda nam się to pociągnąć do końca. Cześć!